Hejka! Dzisiaj mamy dla Was super open box. Słuchajcie Was od firmy Spin Master. Tutaj jest nasze jajeczko, z którego dosłownie wykluje się nasz elektroniczny stworek, którym będziemy się potem opiekować. Są różne warianty do wylosowania. A teraz nie pozostało nic innego niż to otworzyć i zająć się naszym jajeczkiem. Tutaj jest załączona instrukcja ze wskazówkami. A tutaj nasze jajeczko, które właśnie otworzę, ponieważ jest zabezpieczone w takim plastiku. Okej. On wydaje takie odgłosy, jakby był zmęczony. O, teraz jakby spał. O, ja cię kręcę, posłuchajcie. Jaka słodycz. Na pewno jest mu zimno, tak więc zamówię mój sweterek, owinę go. I jeszcze go pogłaskam, żeby mu było miło. To jest mega słodziusie, je pokołyszę to jajeczko. I to się wykluje w czasie od 10 do 40 minut, więc jestem ciekawa, w jakim czasie mi się to wykluje. Ale słodkie odgłosy! Ojeju! Posłuchajcie! Może na niego podmucham, żeby mu było cieplej. Te światełka informują nas o jego nastroju, a na instrukcji jest wszystko rozpisane, jaki kolor to jaki nastrój. O, muzyczka leci. A teraz go troszeczkę przestraszymy. Zobaczcie, on się zaczął wykluwać. Tutaj już zaczyna i uderza swoim chyba dzióbkiem w to. Jacie! Tutaj w różnych miejscach pojawiają się takie pęknięcia. O, znowu leci muzyczka. I znowu się wykluwa. On to robi tak jakby na raty. Ja cię kręcę. Ale to jest super. On się jeszcze dalej wygluwa i tu też było widać jego dziób. O, ja cię. Dalej go będę głaskać i ogrzewać. Może nie troszeczkę potrząsnę. Ale o, samolucik. O, ja cię. Już go troszeczkę widać. Tutaj jest takie największe pęknięcie. Hej mały, kiedy się doklujesz? O, chyba jest zmęczony i idzie spać. Może cię pokołyszę, łatwiej ci się zaśnie. O, muzyczka. Czyli teraz się chyba zaczniesz wykluwać. Albo nie. Może on lubi słuchać muzyki. O, znowu się wykluwa. Nie wiem dokładnie, gdzie uderzy, ponieważ on się obraca i z różnych stron właśnie robi te dziurki. Więc będę wam to obracać, ale już coraz większe są te pęknięcia. O, on ma niebieski dzióbek, a wokół dzióbka ma żółty. I zobaczcie, niebieski dzióbek też ma niebieską bluzkę. Ojeju, ale to jest super. Nie mogę się doczekać, aż go zobaczę w całości, bo na razie widziałam tylko jego dzióbek. O, to już chyba niedługo, bo coraz mocniej uderza w tę skorupkę. No proszę, wyjdź już. Ja się nie mogę doczekać, aż on w końcu mi się pokaże w całości, bo no, to jednak są takie emocje, kiedy on w końcu się wykluje. Super, że ktoś tak wymyślił, że to się wykluwa, bo jeszcze takiej zabawki nie widziałam. Kurczę, już się nie mogę doczekać, mnie w takiej niepewności trzyma, jak on do końca wygląda. O, jeszcze tylko troszeczkę. Zobaczcie, odleciał kawałek skorupki. Zobaczcie, już prawie rozłupał całe jajeczko. Więc tylko parę ciosów i będzie tutaj z nami stać albo siedzieć. Jeszcze tylko tutaj uderzy, tutaj i już go wyjmujemy. Tak mi się wydaje, bo tutaj jest mniej rozjechane. Dobra, witamy naszego ptaszka. O, ja cię kręcę. O, jeszcze uwaga.
dzwoniłam, cześć! Jaki słodziak, wygląda też jak taka papuszka, bo tutaj ma takie piórka. Teraz go uwolniłam, bo tutaj ma takie zabezpieczenie. Ale super! I te oczka są piękne, zmieniają tak kolory. A właśnie kolor oczu informuje nas o jego samopoczuciu. Tutaj w instrukcji są napisane, jakie kolory co oznaczają i wam to przeczytam. Różowy chce się przytulać, czerwony zdenerwowany. Pomarańczowy musi mu się odbyć, jak niemowlaczkowi. Mrugający pomarańczowy ma czkawkę. Żółty autonomiczny. Zielony chory. Ojej. Jasno-niebieski zmarznięty. Ciemno-niebieski przestraszony. Fioletowy głodny. Biały zmęczony. On na razie chyba śpi. Więc zobaczymy, jaki kolor oczek będzie mieć. O! Teraz ma niebieskie oczka. Ojej, już cię ogrzewam. Nie może ci być zimno. Fioletowy, jesteś głodny. O, teraz jest zielony. A teraz jest biały. Dobra, to śpi sobie. A, nasz tworek właśnie sobie zasnął, więc dam mu sobie odpocząć, ponieważ był zmęczony. Nie dziwię się, bo takie wykluwanie to w sumie dużo roboty i zużytej siły. On chodzi! I śpiewa! Ojej, zimno mu jest. Pogłaszczę cię, żeby ci było cieplej. Zaklaszczę teraz. O, teraz jest żółty, czyli to znaczy, że jest autonomiczny. O, i teraz mu jest zimno. Chodzi, o jacie. On tak śmiesznie chodzi, tak słodziusio. To jest chyba najlepsza zabawka ever. No, genialne, naprawdę. Oj, teraz jest przestraszony. Nie bój się. O. Teraz rozgniewany? Co ty? Na mnie zły? Jesteś zły? Niemożliwe. O, teraz jest głodny. Zjedz sobie, zjedz. Smakuje ci? O, już jesteś najedzony, to super. To jest cukiereczek, chyba nawet tak go nazwę. On ma różne etapy i my go uczymy od malusiego. Chodzenia, tańczenia. On też umie po nas powtarzać. To jest po prostu super. Ja wam tę zabawkę naprawdę polecam, no bo to jest sama słodycz, dosłownie, no. Nie bez powodu mówię na niego cukiereczek. Nie dość, że jest bardzo ładny, to jeszcze ma takie funkcje. No i to na tyle w tym odcinku. Ja i mój cukiereczek się z wami żegnamy. Pa, pa!